WrestleMania 33. Nie. Stój. Ani słowa. YouTube? Tak, do ciebie mówię, YouTube. Myślisz, że nie zauważyłem, co zrobiłeś? Myślisz, że nie zauważyłem, że liczba wyświetleń pod ostatnim filmem dostała laga? I mimo zwiększającej się liczby lajków, ta dalej stoi w miejscu? Motherfuck. Oh shit. Wszyscy zobaczą, że sam sobie lajkuję filmy. Ja jestem Kuba, zwana Miszem z Wodys Wrestling, a to jest kilka plusów WrestleMania 31. Zainkasowanie walizki Money in the Bank przez Setha Rollinsa. Z góry wam powiem, że w dzisiejszym odcinku nie znajdziecie za wiele. Jest to słaba promocja materiału i na pewno mógłbym wrzucić tu spoty takie jak spektakularna RKO Randy Ortona, czy też Rusefa w czołgu. Jednak... Rusef w czołgu. Jednak chciałbym zawierać tutaj wydarzenia, dzięki którym tę WrestleManię rzeczywiście możemy nazwać dobrą. I właśnie zdaje mi się, że jeśli już podawać argumenty dlaczego, to main event i w szczególności to, co po nim, zostałyby umieszczone na samej górze listy. Otóż, mimo najlepszego z możliwych przebiegów walki Brocka Lesnera z Romanem Reignsem, jakie WWE mogłoby wymyślić, problemem ciągle był pomysł na zakończenie. Czy nam się to podoba, czy nie, Reigns był promowany jako ten, który ma realne szanse na zwycięstwo z Brockiem. Z drugiej jednak strony, Lesnar nadal był bestią, więc to, że robił z Romanem co chciał w ringu, było oczywiste. Mimo to, The Big Dog, czy to przez wyraz twarzy, czy przez swoje zachowanie, nadal wracał walczyć. I wszystko fajnie, rozkręcało się to w fajnym kierunku, Reigns był niby underdogiem, oczywiście underdogiem pokroju samego Zayna, a nie Supermana, nie mylmy pojęć. Ale właśnie, w jakim kierunku się to rozkręcało? To był problem całego pojedynku. W momencie czystej przegranej Lesnera, nie dość, że fani nie daliby spokoju, to postać bestii rzeczywiście, jak raz, by ucierpiała. Fakt, na pewno, skoro pojedynek wyglądał jak wyglądał. Gdyby jednak Roman przegrał czysto, to by się zupełnie myliło z tym, co WWE chce nam przekazać. W skrócie, był problem. Był cholera problem. Ale nie ma takiego problemu, na który nie da się zaradzić z udziałem Jezusa CrossFitu. Seth Rollins wraz z inkasacją walizki Money in the Bank uratował dominację Brocka Lesnera, uratował postać Romana Reignsa i co najważniejsze, uczynił main event WrestleMania historycznym. I wysłał fanów do domu szczęśliwych. WWE potrafi czasem dać nam ten moment, w którym widzimy zawodnika, który rzeczywiście zasługuje na to, co osiągnął. Zwiększenie znaczenia pasa Stanów Zjednoczonych, jak i pasa interkontynentalnego. Zanim obrzucicie mnie błotem, podobnie jak wy jestem zdania, że Rusev jak i Bad News Barrett mogliby zrobić z mistrzostwami cudowne rzeczy. I hej, byli bardzo dobrymi mistrzami. Rusev do tego czasu był uznawany za niepokonanego, lecz sęk w tym, że zwycięstwo Cena i Bryana naprawdę przyniosło nam więcej dobrego niż złego. John jest uważany za jednego z najlepszych mistrzów Stanów Zjednoczonych kiedykolwiek. Jego Open Challenge przyniosły wiele świeżości do tak zwanego midcardu, a federacja stawiając na niego, postawiła jednocześnie na United States Championship. Przypadek Bryana może jest nieco inny ze względu na przymus oddania trofeum w wyniku kontuzji, lecz szło to w takim samym kierunku. Były mistrz świata w czołówce dywizji o szczebel niżej? Czemu nie? A to wszystko zapoczątkowało co? No właśnie, WrestleMania 31. Siła NXT. O co mi chodzi, już pędzę z wytłumaczeniami. Śledząc wrestling na bieżąco, pewnie tego nie zauważamy, bo staje się to dla nas taką normą. Ale gdyby parę lat temu ktoś powiedział wam, że na WrestleMania 31 w każdym pojedynku o pas mistrzowski znajdzie się były zawodnik NXT, uwierzylibyście? To jedynie pokazuje, jaką siłę ma ten brand. Nie chcę się za wiele rozczulać, ale rzeczywiście ta rozwojówka ma chyba jakiś wpływ, skoro daje nam zasób talentu, który potrafi pociągnąć najważniejszą galę pay-per-view w świecie wrestlingu. Zresztą, poza walką Triple H'a i Stinga, w każdym innym pojedynku pojawiła się była gwiazda NXT. Zdaje mi się, że już niedługo będziemy mogli mówić o WrestleManii, na której w każdym starciu pojawił się zawodnik z przeszłością w żółtym brandzie. Kolejna WrestleMania za nami, Rusev w czołgu, a do 33 edycji Rusefa w czołgu pozostało zaledwie kilka Rusefów w czołgu. Na dzisiaj to tyle, dzięki wszystkim za wysłuchanie Rusef w czołgu, ja byłem Kuba, zwany Miszem, niestety nie z czołgu, tylko z Wodys Wrestling, dzięki i do usłyszenia.